Wszystkim znowu posiadam dalszy ciąg w Factorio. Leniwy skurczybyk. Dobra, parę rzeczy. Pierwsze, coś popsułem wtedy z crackingiem nafty. Nie podłączałem wody oraz nie podłączałem gazolu, przez to cała cracking nafty, czy cały większość stał. I dlatego zmagazynowało nam się dużo nafty. Jak pododawałem dodatkowe fabryki, to udrożniłem, to już troszkę lepiej to wygląda. Gazolu nadal mamy mało, mimo że ruszyła cracking nafty pewną parą. Dodałem również drugą fabrykę do crackingu mazutu, ponieważ również on się nam powoli zaczął gromadzić, ale to już jest naprawione. Jak spojrzymy na rafinerię, to działają ciągle 3-4 na 6. A więc definitywnie potrzebujemy więcej ropy. Będę robił tak, że na razie po prostu będę pakował w nie moduły szybkości, jak nam się zaczną magazynować, a niedługo zaczną, ponieważ tak, nasza produkcja... Chwila, zobaczmy tutaj przy okazji te, czy dobrze działają, chyba tak. Albo nie do końca. Bo ta fabryka nie dostaje nic. Okej, dobra. W każdym razie zaczną nam się niedługo moduły szybkości magazynować, ponieważ produkcja żółtych pakietów zaczyna nam się stakować. Tak, zakończyliśmy badanie procesu Covarexa. Więc teraz weźmy się za pancerz wspomagany 2, który w sumie będzie naszym następnym celem. Będziemy chcieli zrobić... Okej, dobra, wiecie co, teraz za bardzo nie spojrzę. Wiecie co, wygląda na to, że jednak dwie fabryki były wymagane. A nie, może ona tylko nadmiar zbiera sobie. Wiecie co, zostawię i zobaczę. Dobra. W dzisiejszym odcinku dalej będziemy karać obcych. Nasza sytuacja z miedzią troszkę lepiej wygląda, ale to głównie dlatego, że przystopowała nam się trochę produkcja plastiku ze względu na to, że badania się skończyły oraz to, że nam brakuje gazolu. I dlatego troszkę więcej wygląda lepiej sytuacja z miedzią, ale nadal potrzebujemy dodatkowych kopalni, więc to teraz tym się zajmiemy. Okej. Przy okazji, a właśnie, jeszcze jedna rzecz. Wrzuciłem wszystkie te moduły wydajności do tej linii. I teraz generalnie już nasza sytuacja z energią wygląda całkiem spoko. A więc na razie już nawet nie będę się bawił dodawanie kolejnych paneli słonecznych. Po prostu jak... tak, naszym kolejnym upgrade'em do energii będzie postawienie elektrowni atomowej. A to zrobimy zaraz po miedzi. Okej. Dobra, ale ruszamy na karanie obcych. Dobra, przy okazji, jakbym chciał tutaj rozmieścić obrony, wieżyczki. Jak tutaj wszystko wyczyszczę, to myślę, że to wzdłuż tego lasu jakoś poustawiam sobie wieżyczki. I mam nadzieję, że będę mógł uznać, że nie będą one się obcy mogli przedostać przez nie. Cóż, zobaczymy. To jest nasze złoże, które chcemy wydobywać. W sumie nie jest też takie duże. To jest dużo większe. Ale jak już tutaj sobie pociągniemy pasy, to potem równie dobrze będziemy mogli z tego czerpać. Podłączyć sobie. W sumie to już jest już trochę odległość nadająca się na pociąg, ale... meh. Dobra. Już idą koledzy. Tak jak wcześniej, najpierw pozajmujemy się spawnerami. Potem zajmiemy się resztą. Okej, okay. Tyle spawnerów, teraz... Tak, te niebieskie są bardzo odporne na... Tak, straciliśmy jeden robocik, ale spoko. Niebieskie są bardzo odporne na
konwencjonalną amunicję. Jak już sobie zbadamy pancerz wspomagany 2, będziemy mogli to troszkę temu zaradzić. Porobimy sobie personalne działka laserowe. Znaczy osobiste działka laserowe. I troszkę nam to pomoże w walce. Troszkę. Może nawet bym powiedział, że bardzo troszkę. Dobra. Zanim zacznę rozstawiać działkę, to może po prostu pousuwam wszystkich obcych. Dobra. Ja mam jeszcze robotów konstrukcyjnych tylko 10, więc będę musiał sobie wziąć zapas kolejny. No i dobra, tak jak mówiłem, tutaj się przebijemy. Dobra, mamy pancerz wspomagany. Wiecie co? Zróbmy sobie logistykę 3. To nam odblokuje niebieskie pasy. Będziemy mogli sobie rozpocząć ich produkcję. Już mamy przygotowane na to miejsce, tylko trzeba tam powstawiać rzeczy. I będzie spoko. Dobra, ty zacząłeś już spalać paliwo stałe. Fajnie. Damy ci więcej amunicji. A. W sumie to mam mało amunicji, co? A nie, dobra, chwila, muszę wyjść z pojazdu. Tak. No i w sumie nie wiem, czy mi to wystarczy, żeby wyczyścić wszystko to, co zaplanowałem, że chcę sobie wyczyścić. Wiecie co, w sumie jeszcze troszkę więcej tam włożę. Trzymam sobie jakiś mały zapas na gdyby jakaś nagła sytuacja się pojawiła. Okej. Okay. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Dobra, i znowu. Rundka. Ups, zniszczyłem słup, ale dobra, nieważne. Te duże stanowią już poważny problem. Ta osobista obrona laserowa na pewno nam się przyda. Nie, aż będzie ona również działać w czołgu. Generalnie chodzi o to, że wstawimy sobie do pancerza te działka laserowe. I one będą nas bronić przed rzeczami. Dobra, stawię sobie tutaj na pewno. Może powiedzmy już tutaj też jeden. A to będzie potrzebowało prądu. Dobra. Tutaj również. Mam nadzieję, że nam to załatwi sprawę mniej więcej. W sumie jeszcze tutaj postawmy jedno działko, żeby nie mogli się tędy przedostać zbytnio. Znaczy jedno działko, cały posterunek. Tutaj również możemy sobie postawić radar. Nie jesteśmy już na... Tak, już jesteśmy poza zasięgiem radaru, więc się przyda. Okej. Okay. Tylko nie tak. Tak. Świetnie. O. Tutaj są zaraz za rogiem. Dobra, mam nadzieję, że nie będą się agrować zbyt dużo. Dobra, to jeszcze tutaj sprzątniemy. I wrócimy do bazy, zobaczyć co możemy ciekawego porobić. Dobra, dajcie sąsiedzi. Klasyczne faktoriowe
przywitanie sąsiedzkie. Serio, z karabinu maszynowego. Okej. Trzy straciliśmy, no. Również jest dobry powód, żeby powrócić do bazy. Żeby zebrać zapas robocików. Zostało mi tylko 5 już. Znacznie spowolni prędkość konstrukcji posterunków. Dobra. Dobra. Pokaramy może jeszcze te dwie bazy. Właśnie jak tam amunicja. Bo amunicja również mi się kończy. Czy to wiecie co? Powrót do bazy. Uzupełnimy rzeczy. I potem się zastanowimy co robić dalej. Okej, którędy chcę może wrócić. W sumie tędy się przebić będzie spoko. Bo wiecie co, zanim wrócimy do bazy, to zacznijmy już budować tutaj tą kopalnię. Z grubsza już tutaj rzeczy wyczyściliśmy. Więc nie będziemy wracać z gołymi rękoma. Dobra, tutaj dalej są atakowane wieżyczki, ale spoko. Czy chcemy coś badać? Przetwórstwo paliwa jądrowego, czemu by nie? Skoro już zamierzamy badać... O, to jest dużo rzeczy. Ale dobra, ale nie wymaga żółtych, więc niech będzie. Dobra, tak. Dobra, starczy. Tutaj. I tutaj jeszcze. Prąd. Chwila, źle. Tak, musi być prąd. Dobra. Teraz jeszcze pasy. Okej, jeden. Potrzebne. Tutaj zabiorę. Drugi. I trzeci. Ale skompresujemy to wszystko tylko do dwóch. Powinno być ok. Dobra. Przeciągnę to tutaj. Co? Że moje roboty niech już zaczną konstruować to z tej strony. Chwila. W tą stronę ma iść. Dobra. Tu nie. Pewnie już nie będzie zasięgu budowy. Ale będę widział przynajmniej jak długo mam iść do góry. Okej. Spoko.
Okej, czy to jest w zasięgu budowy? Jest, więc powoli zacznę już jakieś roboty to robić. Dobra. Tak będą robić tak jak sobie robią. W spokoju. W tym czasie dalej to pociągniemy. W sumie mogłoby mi się niedługo pasy zacząć kończyć. Okej. Czy to jest w zasięgu budowy? Nie wszystko, ale generalnie jest. Damy im sporo do roboty. Niech się nie nudzą, skoro już są. Okej. Dobra, powiedzmy, że tutaj zrobimy jakieś proste wyrównywanie. A, proste. Wiecie co, mogę zrobić tutaj taki generalny schemat wyrównywania. Mam tutaj otwarty z boku. Okej, jest on trochę skomplikowany. Ale powinien on nam robić dobre wyrównywanie czterech linii na cztery linie, tak żeby wszędzie było mniej więcej równo. Dobra, tutaj jeszcze będziemy musieli troszkę pokombinować, ale to zobaczymy. Dobra, po pierwsze tak. Bo te linie to niedługo już, no w sumie już teraz są mało znaczące. Więc nie będę już tego projektował tak, żeby tutaj również dobre wyrównywacze robić z tych linii. Dobra, mam tutaj otwarty schemat. Teraz zrobię tak, aby to było dobrze. Czyli tak. To idzie, tutaj zakręca. To idzie. Dobra. Teraz znowu zakręca. Dobra. To idzie tak, to idzie tak. To jest kolejny wyrównywacz. I tutaj są dwa kolejne. I to jest chyba wszystko. Czy tylko to popodłączać? No i dobra. Jak tutaj idzie nam? Dobra, brakuje paru pól. Pewnie są poza zasięgiem. Chodźmy to zbudować i zaraz się tym zajmiemy. Dokończymy. Okej, dobra. Gdzie nas stukają tutaj? Tak. To im się nie podoba, więc cały czas nas będą atakować. Dobra. Mam nadzieję, że to już wszystko. Co? Musimy to przesunąć o jedną linijkę w prawo. Więc tak, będzie tak. I tutaj wszędzie tak samo. Dobra. No i dobra. Coś tu jeszcze jest problemem? Nie. No i dobra. Już tylko problem jest to, że ta kopalnia, nasza pierwsza, również powoli się zaczyna wyczerpywać. Już nie, więc nie produkuje dwóch pełnych pasów żółtych. Ta w sumie również nie produkuje. To było chwilowy, tak, chwilowy zastój, który spowodował, że były pełne pasy. Ale dobra.
Powinno nam to w całości zapewnić. Dobra, zobaczmy. To już powinno iść na maksa. Co, dlaczego dalej tu nie idzie? Mam nadzieję, że to się już... jakoś rozwinie. Dobra. A tymczasem... Zajrzyjmy... Tak, ładują się wszystkie robociki. Zajrzyjmy jak z... naszymi... Właśnie, które zanieczyszczenie teraz wygląda. No spoko. No jeszcze tego się pozbędziemy, to już będzie kompletnie spoko. Ale myślę, że zrobimy to jeszcze już z nowym pancerzem. Nie, aż chcemy się zacząć bawić takimi ciekawymi rzeczami. O, dobra, to mam tu jakiś pakiet. Przez przypadek mi wpadł. I wszystko działa, poza tym, że dalej brakuje nam produkcyjnych pakietów, a brakuje nam, ponieważ mamy za mało czerwonych płytek. O, i patrzcie, jak ruszyły badania, to już widać, że nadal jednak nie wyrabiamy z miedzią. To mi się nie podoba. Że tutaj tak mało miedzi idzie. Generalnie wszystko idzie, jest wykorzystane, bo czasami się zatrzymują, a nadal w niektórych miejscach brakuje rudy miedzi. Okej, ale wiecie co, może dobudujemy po prostu kolejną linię tutaj i jakoś to rozwiąże problem. Dobra, na razie zajmijmy się tym pancerzem. Ale mamy zapasu? Nie mamy zapasu. Powoli nam się zacznie robić. Dobra, w takim razie do tego pancerza potrzebujemy również modułów prędkości 3 oraz modułów wydajności 3. Co możemy w sumie zacząć sobie produkować je po prostu. Będą moduły prędkości 2, a tu moduł prędkości 3. Generalnie one potrzebują siebie nawzajem, czy niższej wersji potrzebują. A poza tym potrzebują masę czerwonych układów oraz niebieskich. Co to im powsadzam po prostu na rękę? Czy ręką powsadzam, żeby ograniczyć im trochę produkcję, bo nie chcę, żeby cały czas się to produkowało. Dobra, tej dziabne. I tak. A jeszcze niebieskie muszę dziabnąć. Też sobie tutaj wezmę, powiedzmy, z 200. Dobra, tutaj wrzucę stówę, niech się produkuje powoli. I tutaj, powiedzmy, wrzucę również po stówę. I powiedzmy, że to będziemy ładować do skrzynki. Dobra, tyle ile się zbuduje z tych surowców, tyle będę miał. Nie planuję używać modułów wydajności 3 w przyszłości. Jedynka, jak wsadzimy dwie jedynki, to nam daje zużycie energii minus 60%, to jest kompletnie wystarczające. No i dobra. Zajmijmy się teraz produkcją niebieskich pasów transmisyjnych. Dobra, brakuje nam zielonych. Zielonych układów brakuje nam, ponieważ nie mamy wystarczająco miedzi. Wiecie co, może najpierw zanim to zrobimy, to dołączmy jeszcze czwarty pas przetopowy do miedzi. Może to być problemem, że mamy po prostu... Teraz mamy więcej rudy miedzi dostępnej niż przetapiamy. Chociaż może niekoniecznie.
Wydaje się wszystko ruszać całkiem sprawnie. Ale dobra, i tak to zrobię. Dobra. Wiecie co? To już można zlikwidować. Kasuję to wszystko. Tak, tylko teraz nie ma prądu. Dobra, i przeprowadzimy sobie linię tutaj. I właśnie, złożę sobie zamówienie na roboty konstrukcyjne, żeby mieć zawsze w pacie, jak mi będą ginąć podczas walk, żeby mieć zapas. Robot konstrukcyjny 20 zdecydowanie mi wystarczy. Dobra. Gdzie tędy, to niech tutaj jeszcze poschodzi. Okej, przy przypadek zabrałem parę robotów, ale dobra. Dobra. Ciach. To nie musi być tutaj. Jeszcze to. Wiecie co, może to w sumie lepiej było, żeby było tutaj. I nasz standardowy schemat na linię przetapiającą. Czy wszystko będzie ok? Chyba tak. Dobra. Jeszcze tutaj garnę przekaźniki. Ale tak będzie łatwiej. Okej. No i dobra, roboty ruszyły. Mam jeszcze całkiem spory zapas ich. To wszystko jest ok. Ok, dobra, to nie tak miało być. Miało iść tędy. Ok. Jest jeszcze z tym problem. I pewnie jeszcze podajnik tutaj. A poza tym wszystko wygląda ok. Dobra, działamy sobie tutaj również czerwony pas. Jak wszędzie indziej. Żeby to już sprawniej szło. Dobra. Prowadzimy to gdzieś tutaj. Dobra. To już mi niepotrzebne są dwa radary. Powiedzmy, że zrobię sobie tutaj wyrównywacze. No i dobra. W sumie przydałby się jeszcze tutaj jeden. Dobra. Czy wszystko działa dobrze? Tutaj strasznie jest przyblokowany. Tak, nie działa to najlepiej. Jak to tutaj działa? Jest jeden tak, jeden tak. I z powrotem. No to tak samo jest tutaj zrobione, a nie działa to najlepiej.
Może skorzystać z jakiegoś schematu. Wiecie co? Chyba tak zrobią. 4 do 3. Ojej, to jest brzydkie. Nie, dobra. W jakim razie niech tak będzie. Później się pomartwię, jak to zrobić, żeby to lepiej działało. Generalnie póki co nie działa dużo lepiej niż było. A dostawiliśmy całą linię przecież przetapiania. Okej, teraz dużo, dużo sprawniej idzie już nam mieć. Chyba mniej jest przestojów, ale dalej nie wszystkie piece jeszcze działają. No cóż, to jest problem. Dobra. Ale poza anteną się. Tak, poza nagraniem. Pomyślę, jak to zrobić. O, to jest również duży problem. Chyba tutaj będę musiał zrobić... tak. Te zjazd z pierwszeństwem. Nie, aż generalnie linia mogłaby dużo więcej chyba wyciągnąć, niż wyciąga. Dobra. Zastanawiam się w następnym odcinku, jak to poprawiać. Co jeszcze będziemy robić? Weźmiemy się za ten pancerz. Tak, nadal nie mamy modułów szybkości, żeby go dokończyć. Ale już się powoli zaczynają stakować. Tak, dalej problem mamy z zielonymi układami. Więc tutaj jest nasz główny problem w fabryce. Musimy to rozwiązać, jeżeli chcemy dalej chodzić, gdzieś iść. A poza tym jeszcze musimy tutaj troszkę porozwalać tych. O, i patrzcie, nasze żelazo też się powoli kończy. Więc trzeba zaplanować jakąś ekspansję. Zapewne tutaj. A to oznacza więcej walki. Okej, dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!